Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. A oto i Neon Abyss, czyli gierka, która moim zdaniem jest super połączeniem platformówki z tak zwanym twin stick shooterem. Ale więcej o tym w sumie zobaczycie samemu już niebawem. Na wstępie od razu powiem, gram na klawiaturze. Nie będę może zagłębiać się tu konkretnie w mechaniki. Zobaczycie wszystko już podczas gry. Ale na początku tylko pokażę wam jedną rzecz. Mamy dwie postacie. Podstawowy, który ma klucz, granat i 3 życia, albo zagniemy z granatu i mamy 4 życia. Powiem szczerze, wezmę ją. Żeby nie było, mówię, wszystko postaram się wam wytłumaczyć podczas gry. A nie, tak nudno gadać. A więc tak, no jak widzicie, w ten sposób chodzimy, strzelamy, zwiedzamy i w ogóle nasz cel standardowo przejść cały poziom, czym tą krainę, pokonać wszystkich bossów i zaliczyć. I w sumie to tyle, co mogę powiedzieć o grze sami w sobie na początek. Poza tym, że jest mocno wciągająca i poza zwykłym graniem można liczyć tu jeszcze na to, że da się zostać bardzo ciekawą osobą w postaci kolekcjonera jajek wielkanocnych, z których wykluwają się pomocnicy rodem z Isaaca. Typu, nie wiem, jakiś tam człowiek bałwan, w sumie dziecko bałwan, które, dajmy na to, pomaga w ten sposób, że rzuca spowalniające pociski na wrogów, nie wiem, jakiś diabeł, który podpala. Chciałem w sumie bardziej ognisty chłopczyk, coś. Na mniejsza z tym, zobaczycie wszystko. Jeśli kogoś zastanawia, czemu zdecydowałem się pokazać wam tą grę, najprościej w świecie. Pierwsza rzecz, kończą mi się pomysły. No, obecnie mam po prostu gier, które mógłbym wam pokazać, które jakkolwiek mogą być ciekawe. No, drugie, tak czy jak, trochę sobie pogrywałem. Wypada na konsoli, dopiero niedawno odkryłem, że jest dostępny też na komputerach w formie groprzepustki, więc no to jestem, rozegrałem tylko samouczek i jesteśmy przy grze. No, więc jak widzicie, no po prostu są wrogowie, łazimy, nie ma wielkiej filozofii. Ale jest jeszcze jedna rzecz, poza tym, że są wrogowie, takie standardowe sklepiki, pokoje skarbów i tak dalej. Widzicie tutaj to fioletowe coś? To jest powiązane z, można powiedzieć, czymś podobnym do Angel Devil Roomów z Isaaca. Więc w tym momencie, widzicie, mam tutaj takie kryształki. Używamy, jeden oddaję. I pojawia się fioletowy pasek, który, najprościej mówiąc, prowadzi nas na szczęście w stylu ścieżki Angel Roomu. Na zasadzie, jeśli będziemy nie dostawać obrażeń, będziemy wydawać kryształy właśnie na używanie tych rzeczy, nie atakując ich, tak jak na przykład tutaj sklep, też coś takiego. O, mam jajko wyrwane ze swoją drogą. To w nagrodę dostaniemy właśnie dostęp do pokoju, gdzie możemy zdobyć jeden z kilku przedmiotów. Ścieżka ta nazywa się ścieżką mądrości. Trudno jest zdobyć przedmioty synergii z tym wszystkim. Jest ich mało, ale są potężne. Natomiast jeśli byśmy atakowali te wszystkie fioletowe rzeczy, byśmy musieli otrzymać obrażenia, żeby to aktywować. I to daje nas na ścieżkę do Devil Roomów, tak jakby, czyli na ścieżkę agresji, czy coś tego typu. No, co jest swoją drogą, widzicie, się świeci. To jest sekretny pokój, łatwo go otworzyć, rzucam po prostu granat. Jasne, musiałem rzucić w ten sposób, żeby w siebie trafić. No i w środku coś jest zazwyczaj. Tym razem dwie skrzynki, jedna zwykła, druga kamienna, którą otwiera się, uwaga, uwaga, spoiler, granatem. No ale na razie się tym nie przejmujmy, po prostu idźmy, zbierajmy kryształy i miejmy nadzieję, że nie zginę w jakiś głupi sposób. Bo akurat mogę się pochwalić, dosyć dobrze sobie radziłem, jak do tej pory gram na konsoli, chociaż sterowanie padem było okropne. Dosłownie na triggerze skakać, strzelać, gdy tylko się ruszy gałką, bez możliwości manualnego strzelania czy coś. Jak zagram tutaj tą jedną rozgrywkę, powiem szczerze, dużo lepiej jest na komputerze, więc wszystkich zainteresowanych gierką mówię, kupcie sobie na komputer czy coś, nawet w formie Game Passa, tam tego kosztującego dajże 16 za miesiąc na komputera. Chyba że nie macie komputera, który jest w stanie to udźwignąć. A powiem szczerze, z tego co sprawdzałem, wymagania są takie, że na przysłowiowym testerze da radę moim zdaniem to otworzyć, więc no nie widzę powodu, żeby preferować bardziej konsolę niż komputer. W tej kwestii przynajmniej. Dobra, gramy pomału, na spokojnie, nie mogę tak się śpieszyć. I co my tu mamy? A, jednoręki bandyta w formie drzwi. Tutaj właśnie trzeba płacić monety, żeby mieć szansę wygrać wejście. Za każdym razem 5 monet, jeśli wygramy, czy takie samo, oczywiście mamy wstęp. O, proszę, udało się. No i możemy tutaj wejść, tworzyć skrzynki, kryształ i granat. Dobra, granata tym razem bezpieczniej. A tutaj mamy tarczkę. Działa tak samo jak na przykład w Enter the Gungeon czy coś. Do którego swoją drogą ta gra ma wiele bardzo podobieństw.
Kryształki to kryształki, klucze. Klucze też nie ma jakiejś wielkiej filozofii. I swędobą, skoro mamy już tak dużo kryształów, to chyba mogę tutaj wejść normalnie, wydać i zobaczyć, co mamy za tym wszystkim. Kolejna skrzynia, teraz na klucz. Zwykła skrzynka, kolejne jajko, granat i... czyżby? Block Raven. Aha. Można użyć zdolności prawym przyciskiem, żeby się wybuchnąć. A poza tym to... aha. Jeśli trzymam, to jest w ten sposób, a jeśli nie trzymam, to mogę robić... aha, też w ten sposób tylko. Fajnie. Lepsze niż to sobie na pewno na początku, więc... jakoś szczególnie się tym przejmować nie będę. Teraz tylko pilnować, by nie otrzymywać obrażeń, bo otrzymywanie obrażeń niestety... spowalnia pasek fioletowy, z tego co się zorientowałem. Natomiast otrzymywanie obrażeń z tego co wiem napełnia czerwony, jeśli już go posiadamy. Chociaż nie wiem, czy otrzymanie obrażeń może wywołać czerwony pasek. Więc wybaczcie, aż takim ekspertem nie jestem. Raczej staram się zbierać fioletowy, nie czerwony, więc... i muszę przyznać, bardzo lubię tą broń, która akurat się trafiła. Tam musiałem sprawdzić, bo nie ukrywam, jest tu dużo bardzo podobnych broni do siebie, więc... no tak naprawdę nikt nie ma pewności, co się trafiło. A nazw jeszcze nie pamiętam, patrząc na to, że gram w tą grę, no nie wiem, może... 2 tygodnie. O, nareszcie pół serduszka mamy znowu komplet, fajnie. Swędobą ta gra, muszę przyznać, będzie chyba bardzo dobra na streamy. W szczególności, jeśli Helga będzie i będzie przypominała o pół serduszka. Oj, ach, dobra, udało się i... nic się nie wykluło z jajka. Jaki peszek. Liczyłem na to, że pokażę wam te wszystkie piękne stwory. Dobra, mamy wejście do bossa. Mamy wybuchnięcie kamieni za to. I jest przedmiotowo pokój. W pierwszym piętrze standardowo darmowo, potem jeden kluczyk. I mamy tutaj Traveler Hood. Mhm. A. Czyli to jest po prostu extra jump. Powiem szczerze, tego przedmiotu jeszcze nie miałem, więc... okej, takie. Mogło być lepiej, mogło być gorzej. Mam jeden granat, to nie będę tutaj otwierał. Użyjemy kamienia teleportacji, żeby dostać się z powrotem w to miejsce i swoją drogą sklepik. Chyba warto byłoby go otworzyć, ale nie wiem czy... no nie! Zapomniałem, że to nie jest tam, gdzie jest ten wskaźnik, tylko tam, gdzie potrzeba postać. Zepsułem. W takim przypadku przy kryształów zamiast za sklep muszę pójść. Okej, granat. Teraz może w końcu to otworzę porządnie. Mimo mojej lamy. A, i żeby nie było właśnie też przy okazji, ten odcinek jest taki typowo poglądowy, jasne. Nie gwarantuję to, że będziemy dalej grali. Chyba, że będzie oglądalność, czy nam ktoś dosłownie wyrazi swoją opinię, że chciałby więcej zobaczyć. Albo będą przynajmniej te łapki w górę, 2-3. Nie będę tym wspominał, ale niestety. Serio? Znowu ten gość? Prawie zawsze go dostaję. Bardzo łatwy boss. W szczególności na takim pokoju jak ten. No pomiędzy może kwestia, że... ach, no właśnie. Nie ma bardzo jak się przed nim chować, ale zobaczcie. Bossik bardzo prosty. Okej, teraz spadnie tutaj. I... strzał. Zaraz spadnie na mnie prawie, standardowo. Oj, dostałem. Niestety. Na szczęście w tarczkę, ale no. Dobra. Ach, broń precyzyjna, no tak. Osobiście nie wierzę. Nie wiem, czy otrzymywanie broni nie obniża tego paska fioletowego. Zresztą, nawet jeśli to trudno. Ja jestem taką lamą, w szczególności jak gadam i się nie skupiam za bardzo na bit. O, już? Teraz wykluła się niebieska kostka. Mhm. A, dobra, to po prostu blokuję pociski. I jak zginie, mogę dostać kolejną, okej. G.O. board, mhm. Dobra. Szybciej chodzę. Wow. I się zaczyna właśnie to, co uwielbiam w tej grze. Miliony różnych, wręcz, nie to, że coś, ale moim zdaniem można nazwać to chorych synergii. Jak tutaj proszę, 2 lasery, potem będzie tego jeszcze więcej. Zobaczycie zresztą. Jak tylko będziemy grać dalej. W sumie, o ile będziemy grać dalej. Dobra. No to poziom drugi z kilku. I co my tu mamy? No, 2 lasery, które już teraz pokazują, że są bardzo przydatne i cenne.
łatwiej trafić. I puste. Ja powiem wam szczerze, nie mam naprawdę farta do tych jajek. Okej. Okay. Swoją drogą na tym piętrze chyba dam radę wam pokazać już to wszystko, co chciałem. A, tutaj trzeba trzymać do obrażenia, żeby przejść, niestety. Może później wejdę do pokoju właśnie tego osłonionego laserami, ale na obecny moment po prostu idziemy, zwiedzamy. A, w sumie z tym idiotem tam był... A nie, dobra, to był ten z laserami, to dobrze idę. Tak, tak. Okej. Okay. No i się zaczynają też nowi przeciwnicy. Jak widzicie, dwa lasery, które posiadamy, idealne są właśnie do pozbywania się tych przeszkadzajków. A jeszcze nie mówiłem o tym, ale jeśli ktoś podchodzi blisko, możemy przy użyciu klawisza E na klawiaturze bić z noża, tak samo bijemy z noża z automatu, jeśli coś jest bardzo blisko właśnie, nawet jeśli chcemy strzelać. Okej, kolejne jajka. O, i tu właśnie niestety trafiłem to coś, zmieniło się teraz w takie czerwone, teraz to pozwala napełniać czerwony pasek. No nie chcę tego robić, więc rozumiecie. Na razie zostawimy to coś w spokoju. I tak, teraz teleport, można do sklepu. Oczywiście jadę do sklepu zawsze chętnie. Zobaczmy, co my tu mamy. Kolejna broń. Jakiś pierścień, granat i pół serca. Czyli na razie nic potrzebnego, ale tak czy siak warto było zajrzeć. Dobra. No to lecimy dalej. I tak. Na spokojnie. Damy radę. W szczególności mając dwa skoki. Zazwyczaj na jednym sobie dobrze radziłem. I... Eight ball. Czyli jest to na czarna bila z... snookera, bilarda, czy jak zwał, tak zwał. Po prostu wiecie, taka typowa czarna bila z ósemką, która tutaj po prostu blokuje. Jest w sumie tym samym co niebieska kostka, ale trochę... no trochę gorszą, bo jednak niebieska kostka przetrwa przy dobrych wiatrach bym nawet powiedział w nieskończoność. To wcześniej czy później niestety zginie. Dobra. Ale może nie przejmujmy się teraz tym wszystkim, tylko grajmy na spokojnie, idźmy. O Jezu, nie, tylko nie to. Jezu, jaki fart, jaki fart. Chociaż nienawidzę tych takich burgero klaunów. I mamy właśnie bałwanka, Snowboya, o którym mówiłem. 6 HP i po prostu rzuca śnieżkami. Nic wielkiego, ale jednak przydatny, bo pomaga często atakować wrogów. No, gorzej tylko, że też może zginąć, w przeciwieństwie do tego, co jest w Isaacu. Oj, Ghost Boy, kolejny. Tego akurat nie kojarzę. Aha. Czyli ona po prostu ma namierzone... Czy on, ona... No, ten pomocnik, więc będzie on, ma namierzone pociski, które przebijają. Znaczy nie przebijające bardziej niż namierzone. Tak się plączę w swoich własnych słowach, no. I jak zginie, to przez chwilę jestem odporny na obrażenia. A tutaj co mam za kamień? Aha, no dobra. Dziwne to coś, ale niech będzie. Przynajmniej mogę platformy sobie tworzyć, które... mam nadzieję, pomogą mi nieźle zwiedzać. Chociaż byłoby fajnie, gdybym miał więcej pocisków niż te platformy, bo jednak... czuję, że bez nich też bym sobie poradził. A, super. Mógłbym użyć mojej mocy, czyli się wybuchnąć, ale nie sądzę, żeby to było mądre, więc odpuścimy sobie na obecny moment to wszystko i kolejny pokój. O Jezu, nie wierzę. Czy ja zmieniłem właśnie fioletowy pasek w czerwony? Aha, no moim własnym idiotyzmem. No w takim wypadku już chyba nie ma nic dodać, nic ująć, pokażę wam chyba czerwony. Chociaż nie wiem, czy się nie cofnęło. Jak mówię, gry jeszcze nie ogarniam za dobrze. Zerpnij na monetkę? Dobra, mniejsza. Teraz tak, zwiedził już wszystko, tylko gdzie teraz było teraz. Na drodze dotąd, więc... jak już jak jesteśmy w takiej kiepskiej sytuacji, to czemu nie pokażę wam już pokój z laserami. I jest to coś. Dotykam i proszę, czerwone się wypełnia. W sumie tak samo jest z fioletowym, tylko że no... fioletowe nie rani, a zabiera kryształy. Bo tutaj rani. No i przechodzimy, obrażenia, idziemy tutaj. Aha, lubię te pokoje. Chociaż zazwyczaj wolę, jak są, powiedzmy, niechronione w ten sposób. Ta skrzynka, co my tu mamy? Granat, tarczka, trochę różnych rzeczy. Tutaj kolejne. Tak, i mam jeszcze jeden klucz, to można to też otworzyć. Kryształów niestety już nie pomieszczę. I teraz tak. Zobaczymy, co będzie po zniszczeniu tego w tych skrzynkach i to zdeterminuje, czy idziemy dalej, czy nie. Kryształy, dobra. Super, musiałem po prostu
No niestety na ostatni zabrakło, tam było fajne. Ale spokojnie, jeszcze może po pokonaniu bossa dostaniemy. Chociaż... A, nie, zapomniałem, co już się nie opłaca wracać. Chociaż i tak wezmę póki co to coś. No i mówię, jeśli po pokonaniu bossa dostanę coś z... typu tarczkę, no jeszcze plączę. Okej. Tego gościa nie znam. A, nie sądziłem, że... spotkam tak szybko kogoś, kogo nie znam. A i właśnie, zanim ktoś będzie pisał, że gram na normalu coś, gram na... znaczy na easy, gram na normalu. A, dostałem shurikena i... kotleta. I tyle. Dobra. Nagrody fajnej nie było, to trudno. Stracę znowu serce, ale... chcę tu wleść. Po prostu zobaczyć co i jak. Musiałem to po prostu zepsuć. Gdybym nie zepsuł, to bym nie był sobą. W takim wypadku piętro, powiem szczerze, średnio udane, ale na następnym zobaczycie przynajmniej czerwony pokój. No i dobra, idziemy. Czym prędzej. I są przeciwniki. Dobra, szybciej, gincie. No i właśnie, trzymam obrażenia i nagle już wiadomo o tym, że udało się tworzyć pokój. I puste, standardowo. W takim też wypadku nie będziemy czekać, pokażę wam już ten pokój, po prostu pojawia się. I sacrifice, jeden self, ten hard container na stałe. I można wziąć... Player Zero Ready, nie wiem co to jest. Jakieś... Power Diamond, albo jakąś broń Twins. Ja wezmę Power Diamonda, bo to są broni, a jednak nie chcę zmieniać. Aha, ulepszyło broń. Nie wiem jak działa do końca ulepszenie broni w tej grze do tej pory, powiem wam szczerze. Ale wiem, że ulepszyło mi obrażenia. A, lasery chyba są jakieś takie porządniejsze teraz. Dobra, mniejsza z tym. A mogę kolejnego sacrifice'a zrobić? A, nie. Żeby nie było właśnie, to jest taki pierwszy raz, kiedy wchodzę do tego pokoju tak na poważnie i w sensie nie, że mam za mało życia, żeby w ogóle sprawdzić co i jak, więc... no, więc może nie będę się odzywał za bardzo czy coś, idziemy i... no. Zobaczymy jak teraz to będzie wyglądało. Dobra, czuć tego power-upa. Może nie jest taki wielki jakbym chciał czy coś, prawdopodobnie. Ale jeśli już tych przeciwników, niektórych umiem chociaż na jedno uderzenie unicestwiać, to no dla mnie to jest tak coś. I... Snow Boy się zmienił na Snow Brother, czyli na czym więc postać się ulepszyła, teraz jest skuteczniejsza i... w sumie nie wiem co więcej, poza tym, że jest skuteczniejsza. No głównie to, że wystrzeliwuje dwa pociski zamiast jednego i puste. Standard. Mam farta w tym podejściu, nie ukrywam, ale nawet mój fart musi mieć kiedyś koniec. Co? Fioletowe kolce? Czegoś takiego, co jeszcze nie widziałem. Ale dobra. No jasne, musiałem się ukuć. Dwa razy. No bez przesady. A tutaj kolejne jajko. Czyli w sumie nic takiego wielkiego. I mamy przy okazji bossa, co jeśli będzie kiepska sytuacja. Okej, pewnie się nie uda, ale spróbujmy. No prawie. Chciałem blokować oba. Niestety, no jak widać, moja lama nie pozwoliła na to. Okej. Aha, God of Mobile Video Games czy jakoś tak. Łatwo będzie go pokonać, jak widzicie. Po prostu mówiłem, ta broń, którą mam, jest jednym z lepszych, więc nie ma co się przejmować bossami za bardzo. Już zwycięstwo, rzeczy do odblokowywania dalszych rzeczy. Zupa, I tyle, jest pokonany. Jeszcze tak dalej pójdzie, to w dzisiejszym epizodzie może nawet uda mi się przejść w sumie więcej niż bym chciał, czyli pokonać pierwszego bossa po raz pierwszy. Teraz tak, czemu nie polazłem tam dalej? Ja w ogóle tutaj byłem? A, dobra, pamiętam, że nie polazłem w to miejsce. Dobra.
I nic, jak zwykle nie było w tej beczce. Piu i piu. I piu. Muszę przyznać, mówię, to nie jest jakaś ambitna wielce gierka. No ja ją polubiłem nawet, przyjemnie się gra. Łatwo się nawet nagrywa. Może dalej nie wiem, czy nie jest ona może lepsza na streamy niż na nagrania. Dobra, kolejne jajko. Mam kluczyk? Na szczęście mam, dobra, to idziemy po przedmiota. Co? Nieważne. Electric Sheep. Mhm. Aha. A, dobra. Elektryczna owca, fajne bardzo. Mhm. Ale pomyślcie, że ta cała elektryczna owca, w tą drugą tutaj macie też pokazane seedy, na którym gram, więc będziecie mogli odtworzyć idealnie moje podejście. Moim zdaniem może delikatne nawiązanie do gry The Talos Principle, gdzie też tak sobie był, delikatnie mówiąc, motyw tej takiej elektrycznej owcy, snów androidów i w ogóle tego typu. Nie mówię, że na pewno, może to jest takie po prostu zwykłe nawiązanie czy coś, i Alien Bailey. No i to są właśnie pociski namierzane, tej nawet nie muszę czytać czy coś, akurat wiem, często go dostawałem, jak już cokolwiek się wykrywało z jajka. I dobra. Ostrożnie. Dobra. Nie chcę znowu wywołać czerwoności, więc... Puste. Ale dobra, zapłacimy kryształka i przynajmniej mamy już ścieżkę fioletową. Można tutaj się pokazać. I teraz tak, tutaj wszystko czyste, szybko w to miejsce. Z tego co widziałem, tam jakiegoś kryształa zostawiłem w sumie. A, to, dobra. W sumie mam niby dwa granaty, ale czy ja chcę to marnować? Chyba nie. I tutaj. I proszę. Wydaje mi się, że jak nie dostaję obrażeń, to naprawdę mi się zwiększa fioletowy wskaźnik, więc... Muszę tylko grać ostrożniej. Coś czuję, że może pokażę wam kiedykolwiek fioletowy pokój. Chociaż mówię to bardziej w następnych epizodach, bądź cokolwiek. No tak, tym bardziej, że tutaj już dostałem... Tak, mam potwierdzenie, że dostawanie obrażeń zmniejsza wskaźnik. Tak jak mi się wydawało od dawna. Nie mam już tego podwójnego skoku niestety. No i straciłem prawie wszystko, co miałem na rzecz fioletowego wskaźnika. Przez nieuwagę. Kojarzę chyba tą, że tak nazwę, kotobroń. Tak, w tutorialu się jej używa, ona po prostu pozwala stworzyć sobie balona, żeby latać po pokoju. Ale sam w sobie nie jest niczym szczególnie mocnym. Wolę co mam, powiem wam szczerze. O, super, pokój z serduszkami i nic więcej. Szkoda tylko, że tego nie potrzebuję aż tak bardzo. Zobaczmy może jeszcze te skrzynki wszystkie. A, kamienne. Dobra. Pełno kryształów i dwa jajka. Powiedzmy, że właśnie wezmę. To jest tak, tutaj było to zamknięte, nie ma co tam iść. Mając jednego granata, zawsze wolę mieć jednego na następne piętro. No i idziemy. Zobaczymy, co czeka nas właśnie na następnym piętrze. Swoją drogą jest to już przedostatni, przed finalnym bossem. Zazwyczaj na tym, powiedzmy właśnie, etapie przegrywałem wszystko. Serio, jeszcze nigdy udało się przejść. Dobra, szybko to aktywnie. Jest taki luźniejszy moment. I teraz tak. Trzeba się pozbyć tych klaunów czym prędzej. I na spokojnie, może nie otrzymam obrażeń, jeśli będę ostrożny właśnie. I... Grabber. No chyba podnieś pieniądze, jeśli się nie mylę. Nic fajnego innego nie robi, poza tym. No i wygląda oczywiście jak pewna konkretna persona związana z Ameryką. O nie, zepsułem. Muszę bardziej się skupić na unikaniu obrażeń, a nie na gadaniu. Zdecydowanie. I uwaga, uwaga, ostatni oponent. Czyżby... O! Czy on właśnie dał pół serduszka za moje monety? Które ukradł? Okej. Dobra, sklep. Nie mam w sumie pieniędzy, co... Nie ma co pić, co ta iż... Już masło maślane się zaczynałem. Na obecny moment nie mam po co zaglądać do sklepu. O, kamienna skrzynia, tym razem otworzę. Jeszcze więcej kryształów. Dobra, w sumie jeśli tyle kryształów mi oferują, to otworzę sklepik, czemu nie. I co my tu mamy? Zobaczmy przy okazji.
Oczywiście, że biorę, żeby mieć potrójny skok. Prawdopodobnie tak stracę za sekundę, ale no. Biorę, póki mogę. I proszę, w sumie, powiem to szczerze, jak tak obserwuję, ile czasu mi to zajęło. Na liczniku mam 25 minut nagrania, czyli 20 parę minut mam samego przebiegu. Jest tak nic najszybsza z moich rozgrywek. Nie wiem, czym jest to spowodowane, ale no, nie będę się też skarżył, wiecie, że coś. Fajnie właśnie tak, do tej pory, na tym etapie byłem już, powiedzmy, w pół godziny, 40 minucie. A ty proszę, 20 parę i jestem. Nie wiem, czy tym razem jakoś, o, nie wierzę, co ja żem narobił. Nie, flirtowego pokoju nigdy nie pokażę w takim tempie. Ale kontynuując, nie wiem, czy ja się po prostu uśtłumaczyłem, czy co. A może coś kwestia tego, że ostrożniej grałem, czy coś, jak... No, znowu to samo zrobiłem. I puste. Ale nie ma co dziwić już, tak. Mój fart dzisiaj pokazał swoje maksimum, więc... Nie oczekuję, że więcej jajków będzie się wykrywało i... Przedmiot z takiej skrzynki? Posuj miny, tak czy jak mam... Dobra, raz, dwa, trzy... Trzy skoki teraz. Jak będę miał tarczkę, cztery skoki. Nieźle. Sara walk. Dobra, idziemy, zobaczymy. Akurat wiem, jak to działa, ale zobaczymy, czy uda mi się ją przejść bez otrzymania obrażeń. Jak nie było, to nie jest łatwe. Na razie może się zapowiadać, że jest, ale uwierzcie mi, już niedługo nie będzie. I sam otrzymam obrażenia dosłownie w momencie, w którym podniosłem tarczkę, jak na złość. I... Kolejny dzieciak z jajków. I odznaka. Szybciej chodzimy i jeszcze bardziej ulepszone. Nie wiem, czy to lasery są większe, czy co, ale... Chyba są większe, więc nie będę narzekał, cieszmy się tylko z tego. Mam dwa klucze i jedną bombę. Więc nie, nie wymieniam bomby na klucz. Okej, spokojnie, kolejny jajek. I na spokojnie właśnie dalej idziemy. Okej. Co do tego muszę pamiętać o tym, że mogę robić tutaj milion skoków. I... Aha. Kolejny? Ten, z tego co widziałem, chyba zbiera serce, ma szansę dawać tarczki? Jeśli tak, to nieźle. Ale powiem szczerze, no... Nagrania naprawdę jakoś pokazują, że jak nie mam farta w czymś, to nagle mam farta. Jak sobie z czymś dobrze radzę, czytajcie otwieranie filtrowych pokoi. Dzisiaj jeszcze nie otworzyłem żadnego, jak widać, a zazwyczaj w mojej rozgrywce chociaż raz mi się to udawało. To... No... Nie mam farta. Zresztą mniejsza to. Podniosłem coś, ale co to było, to w sumie nie wiem. Tak jakbym podniósł po prostu... Kilka bomb? W ogóle czemu mam napisane 2 na 3? Co jest? Otrzymałem za dużo obrażeń i... Misiek nam się ulepszył w pandę. Okej. Tak spokojnie, damy radę. W sumie podobny pokój chyba już dzisiaj widzieliśmy. Co tylko potwierdza, że to jest proceduralnie generowane, czyli może się zdarzyć powtórka, ale trzeba mieć naprawdę pecha. Dobra, dawaj ta, co tu jest, ukryte. I co my tu mamy? Monetki. Aha, super. Doktor zabrał zabrał serce, które dostałem za monetki od wiadomego gościa. I dobra. Otwieramy, zobaczymy co to jest. Może dostanę w końcu jeden z tych legendarnych przedmiotów, który skaluje się z przyjacielami. I... Okej, czyli jak jestem w powietrzu, to teraz lepiej biję. Warto pamiętać. W sumie, skoro jestem jeszcze w takim dosyć dobrym stanie, co może warto byłoby zainwestować w starcie z bossem już teraz. Chociaż wiecie co, nie. Nie, wolę sprawdzić, czy nie znajdę czegoś jeszcze. O, proszę, monetka. Zawsze warto podnieść raz na jakiś czas, nie wiem, chociażby na to, żeby w sklepie kupować pół tarczki. I w sumie idziemy, nie ma co zwlekać. Chyba widziałem. Tak, widziałem tego bossa, tylko nie będę was okłamywał. Kiedy go widziałem po raz pierwszy, było ich dwóch. Nie było tego różowego. Więc ciekawe. Ojej, usiku. Aha, czyli teraz, w momencie kiedy tam jeden ginął i się rage'ował, to
Tutaj dwóch ginie i wchodzi w rage. Znaczy, gdy jeden ginie, dwóch wchodzi w rage. Może być na granicy, szczerze. Ale... Znam półtorej tarczki. Pokonałem go i... Broku, czyżby kolejne serce? Cie. Nieźle. Nie będę ukrywał, nigdy nie byłem tak... Tak blisko, mówię, do tej pory tutaj ginąłem na tym etapie, na tym momencie. Zwiedziłem wszystko swoją drogą, czy nie? A nie, mam jeszcze jeden niesprawdzony pokój. Dobra, minimum jeden, może być tylko więcej. Dobra, dawaj gościu. Gdyby część moich dzieciaków poginęła? Nie, dobra, to po prostu jajka się powykrywały puste. I tak jakoś jest mało, więc wydawało mi się, że dzieciaków też jest mniej. Ale pewnie jest tyle samo. Dobra. I lecimy. Są tego niebieska kostka chyba zginęła. I tak. Ostatnie piętro. Są tego powinienem pomału kończyć już odcinka, ale niech będzie, że jeszcze trochę poprowadzę. Brawo, ja tym razem się udało, widzicie? I nie dość, że to jeszcze mamy kosztową skrzynkę, z której dostanę monetkę, za którą dostanę granat i jajko. Jeśli teraz uda się jeszcze jedną rzecz na fioletowy pokój znaleźć, to może go jednak pokażę. A, jeżeli nie było, nie wiem czego się spodziewać po tym piętrze. Jak mówię, jestem tu po raz... Może drugi maksymalnie. Okej. Więc no. Chociaż za pierwszym razem, jeśli tu byłem, to na jakimś wielkim farcie, nawet nie jestem pewien. Dobra, aktywuj! No nie! Chociaż chwila, tak czy jak chyba mamy już aktywny pokój. Mamy fioletowy pokój, czy nie? Chyba była pod tabem? Tak, mamy, dobra. To potem możemy znowu zbierać na czerwonym, bo jednak skrzyni czy tego wszystkiego nie chcę przegapić, więc no. Dużo granatów, więc można otworzyć. Nie ten przycisk. Język jeły ze mną. Tak ze mną, ze mnie. I nie ma kluczy. Super. Magical Bean albo Divinity. Oczywiście Divinity. Mhm. Co? Ja surować mogę. Mhm. Po prostu mogę surować i szybciej chodzę. No spodziewałem się więcej, ale widzicie, w ten sposób to wygląda. Dwa przedmioty do wyboru, jeden bierzemy i tyle. Dobra, teraz jeszcze więcej chaosu i nieogarniania będzie. Chociaż z drugiej strony jesteśmy wiecznie w powietrzu, co oznacza, że tak na chłopski rozum wiecznie zadajemy większe obrażenia. No nieźle. Wiecie co, nie, no ja to jestem naprawdę dzisiaj farciarz. Czy tego chcę, czy nie? Oczywiście musiałem odnieść obrażenia, jeszcze tutaj ze skrzynie, z której tylko moneta. Super. Ale dobra, spokojnie, damy radę. Jakkolwiek źle by to miało nie być. Czuję, że jest moc, że pokonam tego finalnego bossa. I w sumie w ten sposób... W jeden odcinek prawdopodobnie zakończę całą... Nie wiem, całą serię? O, zginął ktoś. Tak, Ghost Baby. Ja prawdopodobnie, jeśli pokonamy dzisiaj już tego bossa, to... To cały... Powiedzmy, cel serii będzie... Dobra, potencjalny save będzie w sumie już nieistotny, bo grę ukończyłem, tak czy siak. No szczerze, nie rozumiem, jak mi tutaj mi tak źle szło. O, kosteczka wróciła. Tej pory właśnie na konsoli, skoro tutaj jest tak łatwo. I teraz. I zaczyna się problem. Strasznie mało HP. Nawet jeśli wejdę na bossa, to prawdopodobnie go nie przeżyję. Dobra, spokojnie. Chociaż może to byłoby po prostu piękne, gdyby naprawdę mi się udało. Dobra. Będą przeciwnicy, jestem tego pewien. Na spokojnie. Damy radę. Jeśli będę bezpiecznie podchodził do tego wszystkiego. Okej, okay, dobra. I Cactus Baby 3? Wow. Nie wiedziałem, że można aż tyle ulepszeń jednej postaci zrobić. Nie wiem w sumie, jakie są warunki, ale okej. Fajnie.
I kolejny pokój, błagam, nie. Ta gra po prostu chce doprowadzić mnie do śmierci. I jest przeciwnik, dobra. Trafiony. No i właśnie o nim mówiłem, ten ognisty chłopczyk. Okej, okay, i co my tu mamy przy okazji? Melting calendar? Aha. A, przyspieszyłem sobie chodzenie znowu. Fajnie tylko. Czy to jest mi potrzebne? No, dobra. Idziemy tutaj. Założymy, że te pokoje w sumie są najczęściej bezpieczne. Mogę otworzyć przedmiotu pokój, co też zrobię z moim jednym kluczem, póki co. Lecimy i miejmy nadzieję, że będzie warto. Aha, dodatkowy ten skok. W momencie, kiedy ja sruwam. Nie wierzę mojego pecha tym razem. No dobra. Dalej mamy bardzo mało chyb, więc... A jak to było skrzynia z drugą? A, złota, no tak. Więc dalej starcie z bossem będzie bardzo ryzykowne. O, szybko, szybko. Dobra. Już jest lepiej. Zobaczcie tylko, co to za pokój tutaj. O, jajki. Dobra, bierę jajki. I w sumie w tym momencie najlepiej byłoby jeszcze spróbować wykluć te wszystkie jajki, więc jeszcze na bossa nie idę. Wow. Nie ma, nie ma. Niebieski doktorze, nie dostaniesz tego póki co. Czyli jedyne miejsce, w którym nie byłem, w sumie sklepeł. I tu gdzieś była, był też gdzieś klucz chyba. Wow. I teraz do sklepeła też mogę pójść już. Bardzo łatwo. Nieźle. Lecimy kryształami, idziemy. I co my tu mamy? Aha. 34. Super. Akurat doktor musiał to złapać. Pewne serce na półtarczki. Coś nazywa pech. Dobra. Zaufam jeszcze tej skrzyni przy okazji. Otwierając ją, miejmy nadzieję, dostaniemy coś fajnego. Dalej nie wiem, czy mam 4 na 5 niby. Ale okej. Okay. Co by to nie było, niech i tak będzie. Więcej nie zrobimy niestety. Więc pora zmierzyć się z finałowym bossem. Argus, God of Darkness. I tu akurat zawsze jest ten sam, więc... Przynajmniej, może nie tyle co ten sam, co od początku wiedziałem, z kim będę miał do czynienia, więc... Ojej, ośku. Dobra, gdzie... Gdzie on jest, bo... Jak na razie muszę po prostu przetrwać, a nie widzę żadnego sposobu na walkę z nim. Okej, okay. Jest. Czy... Co? Co to ma być? Czy wy to widzicie? Znaczy, nie, ja będę musiał naprawdę czynnikiem na easy. Chociaż wszystko sugeruje, że to jest normal. I... Obrażenia z broni teraz się ulepszyły, kiedy go psiem pokonałem. Nieźle. I mam achievementa. Tracę przytomność, ciepłe światło, tak. To jest tylko początek. Świetnie, pokonałeś pierwszego zarządcę, odblokowując nowe poziomy i menedżerów, czyli zarządców. Więcej wyzwań czeka na ciebie. Okej, okay, dobra. W sumie nie wiem, jak zrobić screena na obecny moment. Więc w sumie może zmarnować się taki piękny obraz. Chociaż chwila, sprawdzę jedną rzecz. Okej. Okay. Dobra, mam pięknego screena, który będzie na miniaturze. Dziwnie zrobionego, ale jest, więc brawo ja. Kontynuujemy. Sprawdzę tylko, czy to nie jest na easy. Aha, czyli to jest 5 bossów, tak jakby. Dobra. Mhm. Teraz jest Hal, który jest bogiem maszyn. A dobra, co to może wydajmy punkt jeszcze. Oczywiście coś takiego, bo nic nie mogę więcej zrobić. Dostanę coś takiego na początku. I teraz tak, zaznaczone kamienie czy pokój z pieniem? Nie, no pokój z pieninem oczywiście. I dobra. Czyli dostanę jakieś przedmioty za darmo i... Tak, normal.
Ale dobra, nie będę tutaj może o tym marudził, o tym gadał czy coś. Dziękuję bardzo za uwagę. To był po prostu niespodziewany. No i na obecny moment to tyle. Trzymajcie się. Hej, hej.